uroczystości 65. rocznicy śmierci księdza majora Rudolfa Marszałka, zamordowanego przez komunistów kapelana Wojska Polskiego AK NSZ, chrystusowca, działacza harcerstwa i sodalicji mariańskiej, odbyły się 10 marca w Bystrej Krakowskiej. W miejscowym kościele pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa modlono się za duszę kapłana męczennika. Odbył się apel poległych i odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci pierwszego proboszcza bystrzańskiej świątyni. Liturgii w Beskidzkiej Świątyni przewodniczył ksiądz profesor dr habilitowany Bernard Kołodziej z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Duchowny przybliżył postać bohaterskiego kapłana, który w 1932 roku wstąpił do założonego przez kardynała Augusta Chlonda Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Uczony przypomniał, że w życiorysie współbrata wciąż jest wiele białych plam, które ma nadzieję wyjaśnić dzięki pomocy znajomych bohaterskiego księdza i rodziny. Wydaje się, że najwyższy czas, aby to wszystko odtajnić, to co jeszcze było tajne, jeszcze gdzieś może w archiwach jakichś ubowskich tajnych spoczywa. I w innych może, bo trudno się dziwić ludziom, którzy mieli dokumenty zachowane z tego czasu, poukrywali daleko, głęboko na strychach, bo też byliby pociągnięci do odpowiedzialności. Kaznodzieja podkreślił, że obowiązkiem żyjących jest pamięć o takich postaciach jak ksiądz marszałek oraz doprowadzenie do procesu beatyfikacyjnego ofiar powojennego terroru komunistycznego w latach 1945-1956. I trzeba byłoby wszcząć proces tych, którzy zginęli z rąk polskich w tych latach 45-56. I to jest też naszym obowiązkiem. A my dzisiaj oddajemy jemu cześć, księdzu Rudolfowi. Możemy po wojskowemu powiedzieć cześć jego pamięci. Bogdan Ścibut, koordynator niedzielnych uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele parlamentu, władz wojskowych i cywilnych, różnych organizacji kombatanckich i stowarzyszeń oraz rodzina księdza marszałka, zaznaczył, że dopiero teraz, po 65 latach, można powiedzieć o szczegółach życia kapłana, patrioty i męczennika. Życiorys wyjątkowy. Z jednej strony kapelana, misjonarza, z drugiej strony konspiratora, człowieka znającego 6 języków. Człowieka o niezwykłym poczuciu humoru też. Spotkaliśmy jego ministrantów, którzy tu żyją ciągle. Spotkaliśmy dzieci współtowarzyszy z konspiracji, z Armii Krajowej, z Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy przed kościołem w Bystrej odbył się apel poległych, a bielscy komandosi oddali salwę honorową. Ksiądz major Rudolf Marszałek został strzałem w tył głowy stracony 10 marca 1948 roku o godzinie 21.55 w Mokotowskim więzieniu w Warszawie. Ciało pochowano potajemnie w Dolinie Służewieckiej. W niedzielę o 21.55 w godzinę śmierci księdza marszałka w Bystrej rozpalona została górska watra.